Dobra. Halo, halo. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Jak mnie... Dobra. Okej, okay. Soczek. Pani Marzena, coś mi wchodzi tutaj w folię w mikrosko. Raz, raz, raz. Bo to się zsuwa. No coś trzeba zrobić, żeby się nie zsuwało. Dobrze. Słychać? To jakby były pytania, to przez tutaj pani doktor będzie dzwonić na telefon. I co my tu widzimy? Jest na razie źle. Teraz będziemy tu kontrolować. Jeszcze tą kieszonkę zrobimy. Proszę Państwa, pacjentka młoda kobieta z jednostronnym niedosłuchem przewodzeniowym i podejrzeniem otosklerozy. Teraz chodzi od góry ta folia. Niedosłuch przewodzeniowy na audiogramie. No tak. Na audiogramie mamy rozstęp powietrzno-kostny, przy czym u tej pani akurat mamy niedosłuch mieszany, co jest w sumie stosunkowo częstą sytuacją w otosklerozie. Teraz jest bardzo dobrze. Tak, ale to zaraz spadnie, pani doktor. Troszkę tutaj jeszcze walczymy z obłożeniem. Dobrze, poproszę ssak jedynkę okrągłą. I teraz tak, widzimy, że jest prawidłowa błona bębenkowa. To coś mi tu kąt nie pasuje. Prawidłowa błona bębenkowa, a charakter niedosłuchu jest przewodzeniowy. Co plus jeszcze wywiad, że pani ma szumy uszne, sugeruje w dużej mierze otosklerozę. Czyli taką chorobę ucha wewnętrznego, która wiąże się z przebudową kostną i unieruchomieniem strzemiączka. Choroba ma... U części osób występuje dziedzicznie, ale dokładna przyczyna jest nieznana. I tak naprawdę dopiero śródoperacyjnie, proszę kleszczyk, potwierdzimy, czy to jest otoskleroza, czy nie. A musimy oczyścić przewód słuchowy, tak? Czyli widzimy powietrzna jama bębenkowa. Okej, okay. Dobra. Poproszę nożyk Rozena. Cyrus? Nożyk rozdzielony. Wiem, nasz. Wiem, już wierzymy. Ona? On tu pani miała w tym. Proszę. To jest kostka. Kostka, o to Rozena, to który to był? Tutaj jest Cyrus pisało. No ale Cyrus. Mówię Cyrus, a doktor tak. Nic nie mówi. Ja nie znam takiej nazwy. No nie zna pani nazwy? To ona przyszła. Cyrus, przyszła pani. To jest otoskleroza. Pani Marzeno, to wiem. Łopatka. To jest igła Rozena. Łopatka. Łopatka. Gdzieś nie ma kompletnie. Narzędzie nazywa się nóż Rozena. Zwyczajowo zwany u nas na bloku łopatką. Dobra, jest łopatka, mamy pomieszaną i nie ma tego w komplecie. Dobrze, pani doktor, proszę. A, to wiem. No, bo to takie słowa. Tam to za dużo. Robimy nacięcie w przewodzie słuchowym zewnętrznym w skórze przewodu i będziemy odwarstwiać tą skórę przewodu, żeby unieść błonę bębenkową. I wytworzymy taki płat tympanometalny, żeby zajrzeć do jamy bębenkowej. Oddaję na chwilę. Dobrze, dalej poproszę, to samo. Mhm.
można szykować mikronożyczki. Musimy w pewnej odległości to robić od pierścienia włóknistego, bo za chwilę się obkurczy to i byśmy nie mieli zbyt dużego ubytku. A okay, to są te mocniejsze nożyczki? Musimy dać te mocniejsze, jeszcze mamy jedna. Mhm. Okej, okay. Oddaję nożyczki. I łopatka z powrotem, czyli rozena. Okej. Okay. I ściągamy z kości skórę, aż zobaczymy pierścień włóknisty. Mikronożyczki. Takie nierówności są niepożądane. Oddaję i łopatka z tego. Jak będziemy tu ściągać skórę, to nam się pokaże pierścień włóknisty, który stanowi granicę między skórą przewodu a błoną bębenkową, tak? Ola, to chcę przez pakunkę. Okay. I poproszę teraz igiełkę rozena, tą co mi Pani wcześniej dała. Tu jest pierścień, o i tu możemy już unieść błonę bębenkową. To, co widzimy tutaj na wprost, to jest okienko okrągłe i promontorium. Czyli my musimy troszkę wyżej, bo musimy zobaczyć staw kowadełkowo-strzemiączkowy. Okay. O, już widać powolutku. Łopatkę jeszcze na chwilkę. I igłę. Można zakładać frezę długą. Niewielką. O, to co widzimy tutaj, o to się ciągnie, to jest struna bębenkowa, czyli nerw, który jest gałęzią nerwu twarzowego, odpowiada za czucie smaku na 2/3 przednich języka. Na szczęście nie jest to jedyny, bo jest bardzo cieniutki, delikatny ten nerw. Nie jest to jedyny nerw odpowiedzialny za czucie smaku. Poproszę spongostan z adrenaliną.
Okej. I sobie przyłożymy, żeby nam nie spadała ta, bo ona bąbankowa tak często. Znaczy ta skóra. Spróbujmy trochę większy ziernik założyć. Chyba za dużo różnica. I ten. Spróbuję ten założyć. O tak. Będzie lepszy. Igiełka. Tak. I poproszę ssaczek jedynkę kwadratową. I teraz będziemy sprawdzać ruchomość, tak? Tutaj już widzę, że rusza się kowadełko, strzemiączko się nie rusza. Musimy sobie zrobić dostęp. Coś mi się zsuwa. Okej. Okay. Proszę. Dobrze. To teraz poproszę kostną łyżeczkę. Jeszcze w międzyczasie, o, zobaczymy sobie. W ten sposób potwierdzamy, o, widać, że jak ruszam młoteczkiem, to rusza się tylko kowadełko, a strzemiączko się nie rusza. To są bardzo delikatne oczywiście ruchy. Łyżeczka kostna. Pewnie się coś dzieje, pewnie Ewa dzwoni. Coś się tam zepsuło. Musimy troszkę znieść tą ścianę przewodu, bo musimy uwidocznić sobie mięsień strzemiączkowy. Mięsień strzemiączkowy i płytkę strzemiączka, bo będziemy usuwać to strzemiączko, które się nie rusza. I żeby to wszystko dobrze zrobić, to musimy mieć właśnie takie punkty topograficzne uwidocznione. Dobrze, poproszę oczyszczenie i w międzyczasie igiełkę Rozena. Więc tymi punktami topograficznymi, które musimy zobaczyć, jest próg nerwu twarzowego i promontorium. Bardzo cieniutka ta struna bębenkowa. Czyli tu już mamy powoli widoczną główkę strzemiączka. Tak? Poproszę jedynkę, saczek okrągły i freza. Nie leci woda. Jeszcze?
Czy pani w polewaczce? Słuchę? Co to jest w polewaczce? Dobra, poproszę ten. Nie leci z... Leci. To wodę w wiertarce na jedną kropkę, a w międzyczasie łyżeczkę kostną poproszę. Dziękuję. O, tu mamy już widoczny, więc poproszę o ten oczyszczenie. Już coraz więcej widać. O, już widzimy próg nerwu twarzowego. 0,7 staczek. Już pokażę. Igiełkę Rozena poproszę. O, tu już widzimy, to jest płytka strzemiączka. Tutaj. Tu jest próg nerwu twarzowego. W tym miejscu, w tej części bębenkowej nerwu twarzowego dość często zdarzają się tak zwane naturalne dehiscencje nerwu twarzowego, ściany kostnej. I w takich sytuacjach my nie używamy lasera. Poproszę jedynkę okrągłą. Mhm. Lepiej? Lepiej. Dobra, znowu folia wlazła. Jedynka okrągła i łyżeczka. Albo na razie zrobię tak i łyżeczka. Ucieka mi. Bardzo blisko tej kostnej ściany leży ta struna. Poproszę o wyczyszczenie łyżeczki. I leży dokładnie, ta kostna ściana leży dokładnie na naszej jakby drodze do zrobienia tej operacji i trzeba ją niestety znieść. Zawsze staramy się zaoszczędzić tą strunę. Chociaż czasem przy tej operacji się zdarza... O, jest, pięknie widać. Poproszę płukanie. Zcentrowanie obrazu jeszcze raz. Co za? Zcentrowanie obrazu jeszcze raz. No i najpierw wypłuczę i już centruję i jeszcze raz wszystko pokażę anatomię. I 0,7 staczek. Teraz? O, teraz widać tak. I igiełka Rozena. Więc tak. Tu mamy, to jest struna bębenkowa. To jest długa odnoga kowadełka, tutaj to. Tu mamy główkę strzemiączka, mięsień strzemiączkowy jest tutaj, wyniosłość piramidowa, tylna odnoga strzemiączka, przednia jest niewidoczna i próg nerwu twarzowego, tak? Czyli to są, jeszcze łyżeczkę kostną poproszę, to są wszystkie elementy anatomiczne, które musimy widzieć, żeby dalej robić tą operację. Sobie zrobimy lepszy dostęp. O. Ok. I teraz poproszę miarkę. I teraz będziemy
usuwać górną część strzemiączka, a ja teraz robię pomiar, tak? Pomiar odległości między płytką strzemiączka, a długą odnogą kowadełka. I to jest standardowa odległość 4,5 mm. Według tego pomiaru będziemy robić za chwilę proteskę. Tak? Poproszę igłę płytkową, spongostan z adrenaliną. Zabezpieczymy sobie tutaj ucho środkowe. Okay. Jeszcze jeden. Może być on. Bo jak będziemy usuwać to strzemiączko, potem musimy zrobić otwór w płytce strzemiączka. Ten otwór musi być później zabezpieczony, bo to jest otwór do ucha wewnętrznego. A, już wiem, o co chodzi. Rękawiczki dla mnie do zmiany. Tu mamy taki mały sprzętowy problemik. Ale to nic. Nie, nie, ze strony sprzętowej. No musiała zmienić rękawiczki. Ok. Więc teraz pobierzemy ochrzęstną, która później będzie służyć jako materiał łącznotkankowy do zabezpieczenia otworu w płytce strzemiączka, a później sobie podłączymy laser i dopasujemy, wymodelujemy sobie proteskę. Ok, pęsetka chirurgiczna, znieczulenie. Ochrzęstną pobieramy ze skrawka. Wykorzystujemy tą ochrzęstną do takiej operacji, ale też i czasem jak mamy takie niewielkie perforacje błony bębenkowej, to jako materiał do rekonstrukcji również. Nożyk. Oddaję. Można przechwycić. Ssak dwójkę okrągłą. Nożyczki z ostrym czubkiem. Nie da się operować po prostu przez tą folię. Dobra. Musimy sobie najpierw skórę odwarstwić od tej ochrzęstnej. Tyle, pani doktor? Lewa? Ale to za chwilkę. Nożyk. Poproszę. Pani Marzeno, ja przepraszam, ale musimy przerwać operację, bo tu mamy problem znowu techniczny. Ja bym prosiła, żeby pani tak zrobiła tą folię jak kiedyś, jak zawsze jest, żeby ona nie wchodziła w pole. Ale zawsze nie wchodzi tak jak teraz. Nie. Haczyk ostry do skóry, poproszę. Nie, taki ten ostry. Tu pani mówi. Aha, ten, to do kurnaju mały, nie? Nie, no to już. Aha, tu, haczyk, proszę bardzo. Chirurgia pęsetka. Co dać? Chirurgia pęsetka. Już wziąłem haczyk i zabierz. Dobrze. No mocno, no mocno. Jedynkę raspator uszny. Dobra.
Musimy znaleźć dobrą warstwę, żeby ta okrzęsna, o jest, nam dobrze zeszła z chrząstki, bo to jest chrząstka skrawka. Okej. Okay. Grubą pęsetę anatomię do lewej ręki poproszę. I jak mamy dobrze warstwę, to to samo odejdzie. Musimy skontrować obraz. Niestety nic nie widać. Dobra. Ładnie. Okej, okay, oddaję. Mhm. I nożyczki z ostrym czubkiem. Zaokrąglone. Ok, to już mamy pobraną okrzęsną, w takim razie bipolarna koagulacja. I szycie skóry. I poprosimy proteskę i będziemy podłączać laser. Są bardzo różne rodzaje protezek stosowanych w operacjach otosklerozy, ale zwykle tak jest, że jak już ktoś stosuje, ma dobre doświadczenia, my akurat stosujemy takie platynowo-teflonowe, to są takie proteski, które pozwalają w przyszłości na to, żeby pacjent miał wykonywany rezonans. No teraz się bardzo na to zwraca uwagę. Staramy się już takich materiałów, które by jakby wykluczały wykonywanie rezonansu, to raczej takich materiałów staramy się już nie stosować. Dobrze, teraz sobie weźmiemy proteskę. Sól do środka. Pęsetka naczyniowa. Ta proteska, to tak się nie da jej założyć, musimy ją sobie przygotować. Poproszę igiełkę rozena. Wyginamy ją w postaci takiego haczyka. Kleszczyk. Nożyczki z ostrym czubkiem proste i ten haczyk zostanie założony po usunięciu nożyczki. Okej. I teraz musimy ją dopasować, jej długość do tego, co zmierzyliśmy, czyli było 4,5 mm. Poproszę obie miarki. I nożyk. Jedna, druga. I nożyk. Nożyk teraz też, proszę. Tak. Wchodziła tyle, tak? Ta proteska. Tak wchodziła. Czyli musimy zrobić o 0,5 mm tą proteskę dłuższą. Proteska musi być odpowiednio długa, ale nie może być za długa, bo jak będzie dotykała do przedsionka... Aha, tak? Dobrze. To będzie wywoływała zawroty głowy u pacjenta, więc musi być... A jak będzie za krótka, to będzie dalej niedosłuch, czyli musi być odpowiednio wymierzona. I poproszę znowu igiełkę rozena.
doktor już nie ma rozwoju. Była już przez chwilę. Tak, tak, pan doktor już daje. Miarka, proszę. To jest haczyk. Tak? Proszę. Teraz, żeby ją założyć na tym powadełku, musimy troszeczkę rozszerzyć. Okej. Okay. Pudełeczko poproszę. I zalewam kącik, zalewamy solą i podłączamy laser. Będziemy później po prostu działać laserem i dlatego teraz musimy go podłączyć. Dobrze. Zanim on będzie uruchomiony, to sobie możemy zacząć już szykować pole do tego, żeby ten laser zaczął mógł nam działać. Ok. Olo, musimy laser, wiesz? Tak. Zabieramy te sprągostany. Ok, wracamy w nasze pole mikro. Ok. I poproszę 0,7 ssak i mały haczyk. Ten, co pani dała zamiast igły Rozena. Proszę, proszę. Dobra, musimy troszkę zamówić. Bo teraz kolejnym etapem będzie częściowe rozdzielenie stawu kowadełkowo-strzemiączkowego. Potem przetniemy mięsień strzemiączkowy, tylną odnogę strzemiączka i wyłamiemy górę strzemiączka, także sama płytka zostanie. W takich oto sklerozach bardzo ładnie widać już plamkę lasera na obrzeżach. O, tu ją widzimy. Wygląda doskonale. Dobrze, to jeszcze sobie wypróbujemy laser. To on już jest... Weźmiemy sobie na środek. Wypróbujemy działanie lasera teraz. Okej. Okay. Mam podał do lasera? Tak, ma pani coś przybliżę. Lewa noga. Tutaj. Bardzo ładnie. Stand by. Okej. Okay. Co? Nie. Jeszcze nie. Poproszę ten haczyk. Okej. Okay. I teraz ten staw, tak? Kowadełkowo-strzemiączkowy. Rozłączamy. Tutaj jest. O.
Mi wchodzi, tak? Haczyk wchodzi mi w ten staw. Ok. Poproszę igłę płytkową i malutki spongostanik. Zwykły solon. Mały? Bardzo mały, tak. My sobie ten spongostan kładziemy tutaj na próg nerwu twarzowego, bo mimo, że laser CO2 to jest promieniowanie, które jest pochłaniane, w środowisku wodnym i teoretycznie, już można powiedzieć, teoretycznie nic się nie powinno wydarzyć, to jednak nerw twarzowy bardzo źle reaguje na ewentualne przegrzanie, wobec tego taki spongostan na pewno nam ochroni ewentualnie nerw twarzowy, tak? Tu sobie dopasuję, robimy plamkę, ok. Ok, i laser możemy dać ready. Standby. I teraz zmieniamy program lasera na przecinanie tylne. Widać już nie ma, tak? Jest przecięta. Przecięty jest mięsień strzemiączkowy. To potem ustawiamy program na przecięcie tylnej odnogi. Jest kruz? Tylnej odnogi strzemiączka. Ready. To są już mocniejsze parametry. Idealnie. Mikronożyczki. Stand by na razie. Ojej, igła płytkowa. Wyciągnęłam niechcący ten spongostanik, a jeszcze troszkę trzeba tą tylną odnogę. Ok, jeszcze ready. Jeszcze nie, jeszcze nie. Stand by. Okej, mikronożyczki. Dotkniemy sobie tą odnowę nożyczkami. Haczyk, tylko taki większy teraz. To nie jest co prawda dokładnie to, o co mi chodziło. Jeszcze raz nożyczki i inny haczyk, taki ostrzejszy. I delikatniejsze nożyczki. Haczyk mogę dać? Nie, nożyczki mikro, tylko te delikatniejsze. Jest bardzo dobrze. Haczyk. To już taka reszteczka była. O, i teraz robimy to wyłamanie. I widać, jak się kleszczy, poproszę.
I teraz zmienimy program, jeszcze haczyk, zmienimy program na płytkę strzemiączka. Jeszcze raz haczyk. Cudek? Haczyk, ten co był? Przepraszam, kleszczyk. Już proszę. Musimy wyjąć to strzemiączko. A to się tu trzyma. Jeszcze haczyk. Jeszcze raz kleszczyk. Okej. Okay. Igiełka płytkowa, mały spągostanik. On się tamten wyjął. I tu widzimy teraz płytkę strzemiączka. To jest płytka strzemiączka, to będziemy robić otworek. Ok, można puścić? Dobrze. Musimy sobie scentrować plankę, ok. I poproszę laser ready. Stand by. Igła płytkowa. Można już wyłączyć las. Wyłączę, tak? Mhm. Bo już spełnił swoje zadanie. O, i tu mamy. Bo ta płytka była tak bardzo delikatnie odparowana. Aj! Nie można tutaj tak gwałtownie. I mały haczyk. Musimy troszeczkę powiększyć ten otworek, on jest za mały taki, jaki jest. A płytka była odparowana tylko tak delikatnie, tak jakby jej powierzchowna część. I my do końca to już ją jakby takim delikatnym narzędziem, a to jest teraz kalibrujemy otworek, żeby nam weszła proteska, tak? I ona się musi wejść w ten otworek, tłoczek. I swobodnie w tym otworku musi się tłoczek poruszać i w ten sposób mamy możliwość poprawienia pacjentowi słuchu. Proteska. Kleszczyk. Haczyk mały.
zacisk można szykować. O. Haczyk. Zacisk. Dopóki ta proteska nie jest zaciśnięta, no to oczywiście tak nie może zostać, bo nam się zsunie. Teraz jest proteska zaciśnięta na kowadełku. Nie może być oczywiście za mocno. Poproszę ssaczek. Igła płytkowa z ochrzęstną. I teraz z tej ochrzęstnej robimy uszczelnienie dookoła tej proteski. Dalej. Po takim zabiegu, ponieważ to jest bardzo delikatna konstrukcja, pacjent przez 6 tygodni ma zalecenie, żeby nie wolno pacjentowi dźwigać, żeby nie zwiększało się ciśnienie. Nie wolno dźwigać, nie wolno latać samolotem, nie wolno nurkować, ale już docelowo jakby po tym zabiegu są takie prace, gdzie wykazano, że pacjenci latają samolotem, a nawet są zawodowymi pilotami. Więc to nie jest na całe życie zalecenie, tylko na czas gojenia. Jeszcze. Jeden damy tak mocno dacie z przodu. Tam do przodu, tak? Bo też jakbyśmy nieszczelnie zatkali ten otworek, to jak będzie wyciekał płyn, to się robi tak zwana przetoka perylimfatyczna. I gorozena jeszcze poproszę. No tak to ma trochę haczy. I pacjent ma silne zawroty głowy przy zmianie pozycji ciała w takiej przetoce i też fluktuacyjny niedosłuch może mieć, więc absolutnie też tak musi być uszczelnione dobrze. Ok, i jedno większy kawałek i to jest ostatni etap już zabiegu. I wyukładamy jeden fragment na kowadełku. I odprowadzamy ten płat. Jedynka kwadratowa, ssak i łopatka. Czyli odprowadzamy ten płat. O. Ok. I tak to teraz już wygląda. I teraz tylko będziemy zakładać już opatrunek. Igiełka rozena. Ale zakładamy kilka takich spongostanów rozpuszczalnych. I później na koniec taki setonik z gazy, z maścią. Tego typu opatrunek utrzymujemy u pacjenta, jeszcze raz,
7 dni. Po 7 dniach pacjent przychodzi na usunięcie szwów i na usunięcie opatrunku. Natomiast kontrolne badanie słuchu po tym zabiegu wykonujemy po 6 tygodniach. Sekund, Maścia? Proszę. Już można obciąć. Więc jeżeli chodzi o zwolnienie z pracy na przykład, to dużo zależy od tego, jaki ma, jaki charakter, jaką pracę pacjent wykonuje, bo jeżeli pracuje fizycznie i coś dźwiga, no to musi na cały ten okres zazwyczaj pooperacyjnie iść na zwolnienie. Natomiast osoby pracujące bez wysiłku jakby, bez pracy fizycznej, po 2 tygodniach zwykle wracają do pracy. Dobrze, rozłączam się. Skończony zabieg. Dziękuję bardzo. I Państwo idą na przerwę i o 13 jest seminarium.